Dzień dobry. Dzisiaj będziemy rozmawiać o szyszynce. Szyszynka jest gruczołem dokrewnym, zwanym też gruczołem szczytowym. Jest to ciało o barwie szaro-czerwonawej, wielkości 8 do 10 mm, jest kształtu okrągławo-podłużnej, takie trochę jajowate. Styka się z tylną częścią trzeciej komory mózgu. Umocowane jest do swej podstawy dwoma cienkimi sznurami mlecza, rozwidlającymi się ku przodowi w kierunku wzgórków wzrokowych, będących narządami do odbierania najsilniejszych wrażeń z obwodu ciała. Obwód ten jest naszym punktem łączności z wyższymi światami. Dwa te więzadła wzgórków wzrokowych są wygięte, aby mogły zetknąć się ze sobą i łączą się w linii środkowej, stając się tam dwiema łodygami gruczołu szczytowego. Praca tego gruczołu dokrewnego jest w tych wyższych, tak jak Egipcjanie mieli, tak, takie głowy jajowate, gdzie z tyłu głowy ta szyszynka była o dużo większej wielkości niż 8 mm średnicy. To daje możliwości połączenia wzrokowego, widzenia tych światów wyższych, czyli wymiarów, innych wymiarów. Jest to widzenie pozazmysłowe, ale odczuwane z ciała, tak? Czyli jakby to wtedy czujemy to z ciała, widzenie pełne, rzeczywistości pełnej, tak? Poza wszelką manipulacją, poza kłamstwem, poza wszelkimi zasłonami widzimy tą rzeczywistość pełną. I tak pracuje prawidłowo szyszynka, tak, jeśli ona jest oczywiście, nie jest zanieczyszczona i nie jest w zaniku. A w tej chwili cywilizacja niestety na tyle zanieczyszcza ten gruczoł, że właśnie on je zanika. Aby szyszynka zachowywała swoją wielkość oraz działała w łączności z wyższymi wymiarami, powinniśmy o nią zadbać w taki sposób, aby nie dopuścić do jej zaniku, wręcz powiększać ją oraz oczyszczać z dotychczasowego zabrudzenia jej pełnej funkcji. To, co zanieczyszcza najbardziej, to myślę, że wszyscy są tego już w tej chwili świadomi, to jest fluor. Jest to produkt uboczny przy produkcji kosmetyków, wykorzystywany do fluoryzacji zębów, do past do zębów, dlatego należy unikać tych past oraz fluoryzacji zębów, która jest czasami w szkole, w przedszkolu u dzieci, a czasami u dentysty, także bardzo tego unikać w szczególności. To jest najgorsze, co może wpłynąć na szyszynkę. Innym produktem są kosmetyki oraz dezodoranty, które zawierają metale ciężkie, więc tutaj też trzeba dobierać kosmetyki czyste, ekologiczne, własnej roboty, no różnego rodzaju oliwki, a nie takie kremy z ciężkimi metalami. Żywność przetworzona też zawiera ciężkie metale, żywność w puszkach, wszelkiego rodzaju konserwanty oraz leki, które zawierają aluminium, rtęć, bardzo często w szczepionkach, więc tego oczywiście należy unikać. Skażenie środowiska również powoduje, że wielkość szyszynki się zmniejsza, a więzadła nie odbierają najwyższych wrażeń z ciała. Dlatego tu na pewno takie życie zdrowe, w zdrowym środowisku, oczywiście tego
nie ma tak powszechnie, ale staramy się, tak? Staramy się unikać, a jak już jesteśmy, to przynajmniej oczyszczyć się na świeżym powietrzu też chociaż tyle. Aby przywrócić czystość szyszynki, możemy zastosować świeżą kolendrę, która doskonale oczyszcza wątrobę z ciężkich metali właśnie. I tutaj najlepiej pół pęczka dziennie, można zastosować do koktajli lub jako zieleninę w sałatce, albo w zupie, albo jako posypać tam tą kanapeczkę czy coś takiego, czy z warzywa, prawda? Należałoby w ogóle pożywienie bez mięsa i bez ryb, a jeśli już mięso, to ekologiczne i bardzo czyste, tak? Ale raczej w ogóle nie zaleca się stosować posty. Raz w tygodniu można zastosować post, można raz w miesiącu. Buraki są też warzywem, które warzywo jarzyną, która bo warzywo poprawiłam, jarzyna jest i można ją gotować i niekoniecznie jeść na surowo, to jest jarzyna, a warzywo to pochodzi od etymologicznie od warzenia, czyli to jest warzywo, które się musi, nie można jeść na surowo, na przykład jak ziemniak, trzeba je ugotować, a burak można zjeść na surowo, więc należy do nazwy jarzyny od etymologicznego słowa jara. Jary. Więc to była dygresja. Buraki regenerują i oczyszczają ciało. Bardzo zachęcam do zakwasu buraczanego, który można samemu sporządzić, można kupić. To jest oprócz tego, że reguluje tu w jelitach też bakterie, to też właśnie bardzo oczyszcza dobrze cały organizm. Zakwas buraczany też jest bardzo krwiotwórczy. Więc też bardzo tutaj ma inne jeszcze, prawda, wskazania. Należy unikać oświetlenia LED-owego. Oświetlenie LED-owe bardzo zanieczyszcza, bardzo ogranicza w ogóle pracę szyszynki. Dlatego proponuję wymienić na stare żarówki i te żarówki, one są sprzedawane jako pod nazwą chyba produkt grzewczy albo coś takiego. Nie ma tam nazwy żarówka, ale jest w sprzedaży i można go dostać właśnie pod tą nazwą chyba produkt grzewczy czy jakoś tak. No może ktoś ma jeszcze ze starych zapasów żarówki, może można gdzieś kupić od kogoś żarówki stare. To te one trochę więcej prądu ciągną, ale my lepiej przy nich myślimy, lepiej pracujemy, wzrok się nie niszczy, no i właśnie oczywiście ta szyszynka. Następnym bardzo dobrze oczyszczającym szyszynkę produktem będzie kakao. Codzienna porcja dobrego kakao, może być to kakao rytualne, czyste kakao ekologiczne. I kakao pobudza pracę szyszynki. Kawa natomiast bardzo ogranicza tę pracę. Dlatego należy rano pić kakao, a nie kawę. Kawę można w ogóle ograniczyć, bo ona bardzo też niszczy pracę szyszynki. Więc w ogóle można ją wyeliminować, zastąpić nią kakao właśnie. Trzeba zwrócić uwagę też, żeby to kakao było dobrej jakości. To jest na pewno ważne. No to, co jeszcze można tak ogólnie, to żeby zdrowy styl życia zachowywać. Również tu jeszcze do kosmetyków wrócę, że na przykład lakiery do paznokci, a szczególnie hybrydy, które są teraz tak modne, one bardzo niszczą też zawierają ciężkie metale, też są powodem w ogóle nowotworów, ale w ogóle też tutaj przenikają do ciała i niszczą tę szyszynkę. Tam też są ciężkie metale, więc to też jest bardzo zanieczyszczające.
No i zachęcam bardzo do oczyszczania szyszynki, do takiej funkcjonowania w zdrowym stylu życia i otwierania się na prawdziwą wiedzę, która wynika, właśnie ta prawdziwa wiedza między innymi jest z wielkości szyszynki, tak? Ona nam tu daje największą wiedzę dotyczącą siebie, połączeń ze światem, ze wszechświatem i tutaj mamy zupełnie inne wtedy możliwości funkcjonowania i takiego zachowania spokoju wewnętrznego, ponieważ ta wiedza jest oparta na sobie samym, tak? I wtedy stąd wynika ta cała łączność, tak, a nie z zewnętrznych najróżniejszych czy przeróżniejszych wywodów, które też można brać pod uwagę, ale Szyszynka nam tutaj podpowie, co jest prawdą, a co nie. Zachęcam bardzo szczególnie do wyeliminowania fluoru, do pracy nad szyszynką. Dziękuję, pozdrawiam.